Baterie alkaliczne GP Super do urządzeń elektronicznych. GP Batteries. Nazywam się Karol Kudlak. W Akademii Ursusa pracuję z rocznikiem 2013. Za chwilę pokażę przykładowe ćwiczenia z kilkoma piłkami. Do dzisiejszych ćwiczeń potrzebujemy dwie piłki. Piłki mogą być różnej wielkości. Ważne, żeby jedna piłka była piłką do piłki nożnej, odpowiednią do wieku ćwiczącej osoby. Druga natomiast może być na przykład piłką tenisową. Pierwszym naszym ćwiczeniem będzie żonglerka. Najmłodsze kategorie wiekowe mogą używać tylko jednej piłki i po odbiciu łapać tę piłkę w ręce. Starsze kategorie wiekowe mogą sobie utrudniać poprzez dodawanie jakichś ćwiczeń z drugą piłką, na przykład przekładanie piłki wokół siebie albo przekazywanie piłki z ręki do ręki nad głową. Kolejnym ćwiczeniem jest wykonywanie ćwiczenia typu Bullmaster. Może być to soltaps lub pull push wewnętrzną częścią stopy lub prostym podbiciem. I drugą piłką wykonujemy jakieś ćwiczenia na koordynację górnych kończyn, czyli również możemy przekładać piłkę wokół tułowia lub przekazywać piłkę z rąk do rąk nad głową lub po prostu odbijać piłkę o ścianę. Ćwiczenia potrzebujemy osoby asystującej, ponieważ jest to ćwiczenie w parach. Jedna piłka krąży dołem, jest podawana nogami wewnętrzną częścią stopy. Druga piłka krąży poprzez rzut rękoma. Ostatnim naszym ćwiczeniem jest zabawa dla najmłodszych, jest to zabawa w samochody. Do tego ćwiczenia również potrzebujemy osoby asystującej oraz dwóch rzeczy w kolorach czerwonym oraz zielonym. Zabawa polega na prowadzeniu piłki, kiedy jest kolor zielony, jednak kiedy osoba asystująca pokaże czerwone światło, czyli podniesie do góry czerwony przedmiot, zatrzymujemy się i wykonujemy ćwiczenie Ballmaster, a drugą piłkę przekładamy wokół swojego tułowia. Zielone. Czerwone. Zielone, czerwone.